Cześć. Cześć wszystkim. Dzisiaj odcinek Żenady Mody. Ostatnio była pierwsza część Żenad i wam się spodobała, więc postanowiłyśmy zrobić drugą część. Odsłonę Żenad. Dobra, to zaczynamy od pierwszej rzeczy, która jest dla nas żenadą. Gruby facet, albo załóżmy grubszy pan, który ma przykrótki t-shirt bądź koszulę, która się rozpina, bo jest za ledwo dopina. Bo się rozpina, bo jest za mała już dlatego. No, ale pan może przytył kiedyś był szczuplejszy i o koszuli już zapomniał, żeby zmienić. A tak nie zauważył, że przytył na przykład i wystają tutaj kawałki brzucha. Tak, koszula, czasami jak kobietą się koszula rozchyla w pewnych miejscach, tak mężczyzną w innych miejscach potrafi się tak rozchylić. No to też już coraz rzadziej chyba jest spotykane, ale wydaje mi się, że jeszcze jest, bo ja chyba wczoraj widziałam taką dziewczynę na przykład, która miała na maksa pomarańczowe policzki. Ale takie radary. Tak, taki czerwony z pomarańczowym, bardzo ostro, tak, o tak zarysowane, nie A wiem. Pokaż jak ty masz. Nie wiem, mam chyba prawie niewidocznie. Aha. No ale taki żarcik. Tunele w uszach, a raczej uszy po tunelach, czyli po tym jak ktoś wyjmie te tunele, a jednak, no, jednak te ucho ma, no to nie wygląda za... No i niektórzy też rezygnują z tego, bo nagle przestaje im się to podobać, no i, no i co potem? To wygląda operacja tylko plastyczna zostaje w tym momencie chyba. No to też chyba wydaje mi się, że jesteśmy kobietami, jesteśmy coraz bardziej świadome, ale aczkolwiek zdarza się, że niektóre dziewczyny mają posklejane rzęsy, a mają tak posklejane rzęsy, że mają po prostu takie strupy. Co nie zmienia faktu, że jeszcze latem były mocne bardzo takie posklejane rzęsy. No były mocno wytuszowane rzęsy. Posklejane wręcz, były tusze, które sklejały rzęsy. Ale no jakby dla mnie, nawet jeżeli jest to jakimś trendem w modzie, nigdy nie było to fajne, bo jakby dla mnie to taki efekt nie... No nie, taki niechlujny. Tak, się nie podoba to. Kolejna żenada to jest... Owłosiona klata. Tak, czyli taki Alvaro. Owłosiona klata, Travolta, albo Antonio Banderas. Antonio Banderas bardzo mi się podoba. Ale ogólnie, jeżeli jest owłosiona klata i facet to bardzo, za bardzo eksponuje, to też nie jest to zbytnio takie no, jak na załączonym zdjęciu. Czyli taki słany, taki wspaniaczek z owłosioną klatą. Balejarz, ale nie taki balejarz, taki tam delikatna pasemka, czy dobrze dobrane kolory, z paru kolorów zmieszane i fajnie przedstawiający się na włosach, ale taki balejarz czarno-biały, takie chamskie pasma, nie wiem czy wiecie o co chodzi. Tutaj też macie zdjęcia, na których możecie zobaczyć o co nam chodzi i też ocenić, czy wam się to podoba. Też wiem, że ostatnio to było modne, tak ty mówiłaś? Znaczy, no tak, no nie tam. Znaczy ja to pamiętam, że balejarz był modny w 2005, 2006, 2007, 2008, jak byliśmy dzieciakami. No tak. No ogólnie też modne są refleksy jakby, tak? Ale nie każdy jakby potrafi fryzjer to zrobić i może niektóre dziewczyny też bardzo kombinują na własną rękę. No tak, są, może być źle wykonane ombre, czyli na przykład będzie za duże przejście między kolorami i też nie wygląda to fajnie. Ostatnia rzecz, taka według nas, która jest taką najbardziej obrzydliwa. Żenadą mody. Jest tutaj, mam takie jakby do tego... No bo niektórym dziewczynom się to podoba i zapewne nie każda z nas ma leginsy w szafie, prawda? I jakby to nie jest jakaś tam żenada mody, że to jest złe albo niefajne, bo tak tylko nie trzeba jest. Je umieć nosić też. Nawet nie, że tak, to po pierwsze, że trzeba umieć je nosić, tak? I do czego zakładamy takie leginsy? Ale jakby no niektóre dziewczyny uważają, że jest to sexy, może jest to sexy i wiem, że dla niektórych facetów naprawdę jest to sexy, że zakładają leginsy bez żadnego, bez żadnej tuniki, czy bez dłuższego na to, tak? Tylko mają po prostu jakby prześwitujące pośladki. I tu też dałyśmy wam zdjęcia, o co dokładnie nam chodzi. Tak. Albo krótsza wręcz krótsza bluzka do tych leginsów. Tak. Oczywiście jak dziewczyna jest szczupła na maksa i ten, no to... Okej, okay, ale i tak, czy jest to fajne? Zastanówmy się, czy to wygląda fajnie? No mi się to nie podoba. Też osobiście. I jeżeli nawet widzę zgrabną dziewczynę, która idzie w samych leginsach i przy krótkiej kurtce i w szpilkach, no, to tak sobie pomyślę, że trochę tanie. Tyłek jej tak widać. Nie? Trochę tak, nie tak. No to mogą być lekkie sprzeciwy i może ktoś się z nami nie zgadzać, ale aczkolwiek jest to dla nas też taka właśnie żenada moda. Więc właśnie, czy zgadzacie się z nami, czy się z nami nie zgadzacie, piszcie w komentarzach i oczywiście dajcie nam lajka i subskrybujcie nas. Julek zasnął. Zwykle, to jest jakiś normalny. Dlaczego ty zasnąłeś, klocuszku? Nie jest plecuszku. Bardzo jesteśmy ciekawe, jakie według was są żenady mody i czy może myślicie podobnie, tak jak my, że to są te żenady, a może macie jeszcze zupełnie inne żenady, których właśnie nie mamy pojęcia, a chciałobyśmy poznać, bo jakby też nas to interesuje. No, możemy się podzielić wspólnymi żenadami. Piszcie w komentarzach, komentujcie i odpisujcie.